Obecne spadki na markecie już trochę trwają i widzimy takie ponczusie jak chociażby Paryż, walety poniżej złotówki, widzimy FactChaya, walet 1.35, odrzut walety 0.76 czy Snakebite za 0.77, ale nie o tych przedmiotach będzie dzisiaj, bo dzisiaj chciałem się skupić na według mnie najciekawszej skrzynce obecnie, którą można nabyć. Z jednej strony na początku nasuwa się FactChaya, bo faktycznie on może być dość kuszący, w szczególności w uwzględnieniu chociażby najbliższego pół roku. Aczkolwiek moja uwaga tutaj pada na troszeczkę inną skrzynię, a mianowicie Revolver Case. Jak możemy zobaczyć, jest to skrzynia dość interesująca i dość interesującej cenie. Po pierwsze możemy zobaczyć, że jej cena spadła poniżej 7 zł. Dlaczego uważam, że ta cena jest dość dobra? Do tego przejdę już za chwilę, ale coś co warto powiedzieć o tej skrzyni to bardzo, bardzo duży spadek, który według mnie jest dodatkowo dość mocnym argumentem. Zwróćmy uwagę, że jeszcze kilka dni temu ta skrzynia potrafiła kosztować 8,30, 8,40, a na chwilę obecną można ją nabyć za uwagę złotych 7. To jest dla mnie bardzo, bardzo interesujące. Interesujący jest dla mnie fakt, że gdzieś tam na najwyższym podbiciu, najwyższej górce potrafiła kosztować nawet powyżej 10 zł, więc warto sobie z tego zdać sprawę, warto o tym wiedzieć, że de facto na chwilę obecną można ją kupić dużo, dużo, dużo taniej. 30-40% mniej, to jest naprawdę, naprawdę fajnie. Weźmy teraz sobie tą skrzynkę trochę na tapet i zobaczmy, co tam się w niej, że się tak wyrażę, wydarzyło. Coś, co możemy o niej powiedzieć, to, że jest to po pierwsze skrzynia dość wiekowa, bo jest to skrzynia jeszcze z 2015 roku, dokładnie z końca tego roku, ale dalej możemy zobaczyć, że jest to skrzynia ponad 8-letnia, więc jest to nie byle co. Umówmy się, przedmioty w niej troszeczkę posysają. Troszeczkę dlatego, no bo jest tutaj ten kała, który trochę broni honoru, ale jednak jakbyśmy na to mogli, jak to na to nie patrzeć, mamy tutaj też dosyć cienią emeczkę, mamy rewolwera, więc jest trochę lipa. Natomiast coś, co turbo ratuje ten przedmiot, to jest oczywiście, to są oczywiście złote przedmioty. To są oczywiście noże, które znajdują się, proszę Państwa, w aż 11 skrzyniach, co już tutaj może troszeczkę niektórych wzbudzić, ale z drugiej strony są to te oryginalne noże, które to możemy sobie zobaczyć, czyli bajonety, M9, karambity, tylko że właśnie jak to możemy sobie tutaj wszyscy zobaczyć, w tych oryginalnych po prostu, jakby to powiedzieć, skinach. W związku z czym to jest bardzo interesujące, bardzo ciekawe dla mnie. Warto o tym wiedzieć, że na chwilę obecną Revolver Case jest najtańszą skrzynią, spośród których możemy coś takiego sobie wyłowić. Kolejna w zestawieniu jest Operation Vanguard Case i co o Vanguardzie możemy powiedzieć, to że kosztuje 11,30. Rzucę sobie jeszcze okiem tylko i wyłącznie na Phoenixa, bo on też tutaj może być. Nie, Phoenix już 13 zł. Więc możemy zobaczyć, że skrzynia jakby druga w kolejności. Jeżeli ktoś się uprze, że chce otworzyć tego noża, no to mamy dopiero Vanguarda praktycznie dwukrotnie droższego. I coś, o czym wam powtarzam już od lat, a mianowicie, że ktoś, kto otwiera skrzynię, zawsze patrzy na noże, zawsze patrzy na to, jaki jest ten złoty przedmiot i zawsze podświadomie dąży do tego złotego przedmiotu. W związku z czym ktoś, kto robi opening i poluje na tego typu noże, no to jest tutaj duża szansa, że właśnie w owego rewolwera się zaopatrzy. Warto również zwrócić uwagę na supplye tych tonoży, które umówmy się gigantycznie nie są. Jeżeli takiego fejda mamy 15 tylko i wyłącznie na markecie Steam, umówmy się, tutaj też są noże, które często mogą występować na różnych marketach, przez to, że ich ceny mogą być bardzo, bardzo wysokie, ale uważam też, że te przedmioty, jeżeli tutaj Valve w jakiś sposób nie zbombarduje tego nową skrzynią z nimi, co szczerze troszeczkę powątpiewam, no tutaj jest szansa, że one mogą dość ciekawie sobie lecieć w cenie, jeżeli chodzi o przyszłość. Więc to jest dla mnie dość ciekawe info. Jeszcze z kwestii technicznych należy zwrócić oczywiście uwagę na supply, czyli 40 tysięcy niecałe takowych to przedmiotów, 4 tysiące schodzi w ciągu 24 godzin, ta zasada 10% moja jest zachowana, więc jestem z tego jak najbardziej happy. Szczerze przyglądam się tej skrzyni bardzo bacznie, w szczególności na buffie, gdzie obecnie możemy takową skrzynię nabyć za 8,75 RMB. Tutaj sobie troszkę zaokrągliłem, ale wiecie o co chodzi. Przeliczając, na dzień dzisiejszy jest to niecałe 5 zł, czyli drogie widzu za piątaka, możesz mieć skrzynię, która potrafiła kosztować praktycznie 2 razy tyle. Wiadomo, że przeliczanie buffy z Steam, okej, tutaj tak na dobrą sprawę można się spierać, ale jednak należy spojrzeć prawdzie w oczy, że tutaj to wygląda bardzo, bardzo ciekawie pod kątem inwestycji. Ja wiem, że teraz bardziej modne na markecie jest narzekanie, że o Jezu, ten market to leci w dół, że to już koniec marketu, już koniec inwestowania, że to już jest koniec wszystkiego i że już nigdy więcej to nie przyniesie żadnych zysków. Ja na to patrzę troszeczkę inaczej, stąd moje myślenie jest takie, że jeżeli coś jest w dobrej cenie, to patrzę tak na promocję, a jeżeli coś jest na promocji, to jest w lepszej cenie, czyli troszkę bardziej mnie przekonuje, by takowe pieniądze wyłożyć na owy przedmiot. I to jest dla mnie dość ciekawy moment na zaopatrzenie się w coś takiego. Przyznam wam szczerze, sam zastanawiam się nad zaopatrzeniem w takowe to właśnie skrzynie.